Siema mordki, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamil i zapraszam w tą jakże przyjemną środę na obejrzenie nowego odcinka z gry Man of Medan. Kontynuujemy tą opowieść. Jak najszybciej, nie zwlekamy. Błądzimy po statku. Próbujemy znaleźć kogokolwiek. No i zobaczymy, jak to się skończy, ale widzę ten obraz. Widzę go bardzo dokładnie i chcę mu się przyjrzeć. Także mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Gościu. Come on. Ty, chcę to zobaczyć. Ty, no co za gość. Chciałem ten obraz zobaczyć. Zapieprzony Chińczyk. Dziękuję wam wszystkim za te łapeczki w górę i oczywiście raz jeszcze dzięki Kresor za umożliwienie mi nagrania odcinków z tej gierki. I oczywiście jakbyście chcieli zobaczyć jakiś tytuł czekajcie chwilę. Okej. Okay. Okay, what just happened? I don't know. Ten Chińczyk co zwariował. Ale słuchajcie, żebyście chcieli zobaczyć jakiś inny tytuł, który będę ogrywać, dawajcie pomysły, ja bardzo chętnie poczytam i może coś z tego wybiorę, a może nawet będziecie mieli tą grę i będziecie mogli mi użyczyć tak samo właśnie, jak to zrobił Kresor i będę mógł dla was nagrać jakąś bardzo sympatyczną grę. Pamiętajcie, wszystko co nagrywam robię to dla was, nie robię tego dla siebie. Mam mega przyjemność z tego, że mogę to robić. Dobra, chcę zobaczyć ten obraz. Co jest? I tu przypadkiem nie było obrazu? O, był obraz, no właśnie. Chcę go zobaczyć. To jest. Co za kapturnik. Udaje kostuchę. Z jakąś kurwa pałką. Dobra, idziemy. Tyk. Otwórz wrota. Trzeba było zgwałcić trochę A tym razem. I idziemy dalej. Także jest mi niezmiernie przyjemnie, że tak dobrze przyjmujecie ten tytuł. Mam nadzieję, że Detroit również będzie przez was oglądany. Naprawdę mega mnie to cieszy. Dużo komentarzy ostatnio. Właśnie łapek w górę. Super, rewelacja. Kanał się rozwija tylko i wyłącznie dzięki wam. Ja robię, co robię, ale to wy sprawiacie, że on nabiera sensu. Jęczą jakby, nie wiem, z dachu skoczyli, a to było raptem 1,5 metra. Nie, nawet mniej pewnie. Chcemy się rozdzielić, czy idziemy z nim? A tu i tak nic nie ma. Dobra, wracamy tam. Myślałem, że gra mnie doceni za to, że poszedłem w drugą stronę. Wow. Nie wiem, czy to widzieliście. Ale ja na pewno dostrzegłem. Fajnie, fajnie. Coś tam mamy na podłodze. Bardzo chętnie to obczaję. Jesus. Dobra, jest nieśmiertelnik. Czajmy. Charles T. Perez. O, widzicie. Perez to pewnie jakiś Meksykaniec, nie? Tak kończą Meksykańcy. Kto wie, o co chodzi? Ten łapka w górę natychmiast. Żółtki jedne. Dobra. Ja chcę zobaczyć tu.
Kolejny zwłoki. Zobaczmy. Czy to również będzie jakiś Meksyk? Oj, przyda się. Dobra, to jedni i drudzy już są uzbrojeni. Zaraz wyjdzie na to. Nie wiadomo co z Chińczykiem. I teraz, jeżeli było trzech, Chińczyk nie wiem czy zdechł, czy co tam zrobił, zwariował. Zostanie dwóch. Prawdopodobnie? Dwóch? Nie wiem, zobaczymy, więc już jakoś tak te szanse się wyrównały. Okej. To nieźle. No dobra. Are you sure you know where we're going? Fliss? Fliss? Hello? Dobra, teraz jesteśmy Bradem. Ale coś chyba porwało tą Fliss. Fliss! Where'd you go? No to raczej nie jest Fliss. Ale widzę tą... kulę. Która no głęboko się nie wbiła. Mógłby obciąć te pazury, ale dobra, już nie będziemy wytykać mu palcami. Dobra, idziemy dalej. Jestem... łaknę strachu i emocji. Dawać mi je teraz. Great. All these hallways look exactly alike. Ja przypadkiem nie idę w kółko. Hey. Fliss, hey, where were you? Nie, co jest? Coś... to się chyba opętało, mam wrażenie. Czy my nie idziemy w kółko? I co, znowu to samo mam? Nie rozumiem. O, tym razem jest Alex napisane. Okej. Mętlik w głowie się robi. Dobra. Are you absolutely sure? Shut up and keep moving. To jest. Co tu Chiniec robi? Coś tutaj się dziwnego dzieje. Oh, hell. Ty, to jest Alex? Nie. On ma tam taką flaszkę rozwaloną. Dzień świstaka normalnie. Hey, are you sure? How? What? No i nie ma zwłok tym razem. Ale kula dalej została. Dobra. On już ma jakieś schizy w głowie. Ah!
What? No, no, no. Alex? No! What? Jezu, jak ciężko go trafić. Dobra, udało się. Czy wyprawia? So now what? Dobra. Poprosiłem o te emocje, żeby się coś działo, nie? No to się zaczęło dziać. Dobra, dawaj, chodź mi tam, maniaj się. Ucierasz o tą framugę. Wbijam na górę. Dawaj, bambusku. Dawaj, dawaj. Nie skalecz się. O, dobry bambusek. Idziemy, idziemy. Okej. Okay. No dobra. Kolejne wrotka, no, otwórz to. Who's that? Who's there? Get away! Mogę zejść na dół. Ale oje, no ile bym rzeczy wtedy przegapił. Dobra. Skeletons. Skeletons. Okay. Skeletons? Here's this some sort of altercation. O, jest klucz. Weźmiemy ten klucz, on się nam przyda na pewno. Każdy będzie uzbrojony prawdopodobnie. Tego pieprznijmy kluczem. You're not supposed to be out here. I'm not supposed to see this. Zanim skoczymy na dół, to jeszcze mam ochotę tutaj podejść, zobaczyć, co ewentualnie się tutaj kryje. A jakby był jakiś obraz, który by mi ewentualnie mógł coś podpowiedzieć. Mogę tu wyjść? Nie mogę, okej. Okay. Ale sprawdzić musiałem. Dobra. No, nie, nie hearing this. I'm not hearing this. Akurat teraz tego nie zauważyłem przez tą kamerę, ale to nic. Dobra, schodzimy na dół w takim razie, bo tu chyba nic więcej nie ma. To, że kurde, nie możesz szybszego tempa, no. Dobra, cyk. Schodzimy. Alex? Julia? Oh, fuck no! No i... Tyle się nacieszyłem z klucza, czy nie? Czy jeszcze go będę miał? Dobra. Teraz ona jest w tym samym miejscu. Także będzie zabawnie. Wow. No, przyznam, że mi teraz ciarki lekkie przeszły przez skórę. No, teraz widzi, jak on tutaj chodził. To samo czeka. Idziemy dalej. A chyba już tu nie idziemy w kółko, tylko od razu do tego miejsca, gdzie drabina była, co?
Co jest do cholery? Kurde. Dobra, to nie on, bo wiemy, że... Kurde. To on? To tu się wyprawia. No dobrze, mówiłem, żeby go nie ratować, ale kurde, nie wiem czemu. Po tamtej stracie jednego gościa mam ochotę ratować wszystkich jak leci. Gdzie ona teraz jest? Cholera jaka, kurde. Sala. Dobra, idziemy. Zobaczmy, co tutaj za fajne przedmioty możemy znaleźć. Tu nic, o tam coś jest, przy fontannie. No weź tu zerknij. O, idź do przodu. Aha, to fajnie. Nie mów mi, że musisz iść naokoło, ja pierdzielę. Okej, okay, no wygląda to mi na krew. Zawsze dadzą taką kamerę, że nie wiem jak sterować wtedy, nie? Nic nie ma. Zanim tam wejdziemy, jeszcze zejdziemy stąd. O, idź. Tutaj coś może być, co? Okej, okay, o tu coś jest przy stole, no. Obczaić. No, jakieś rytuały, obrzędy, nie wiadomo. Zobaczmy, co tam w środku. O, dobrze pomyślałem. Okej, okay, czyli mamy tutaj do czynienia. Pentagram, jakimiś mocami nieczystymi. Ty ten nóż to chyba miałem. Okej, okej. Praktykował jakąś, kurde. Złą energię. Nie, inaczej tego nie będę nazywać. Coś tu jeszcze pominąłem? Tu ewentualnie zobaczmy ten safe. Nie, to nie safe. Ja myślałem, że to safe. A to szafka. A, to szafka z takim tym. Włóż monetę, a... O, akurat miałem monetkę w ręce, to użyjemy. Zobaczymy, co tutaj. Okej. Okay. Dobra. Zużyłem moją jedyną monetę, jaką miałem. Idziemy stąd. Chyba wszystko, co? Coś jeszcze pominąłem? Może jakiś obraz? O, trup leży. Czułem, że coś mogłem pominąć. O, popatrz na nią. A, manekin. Manekin challenge. O ty. Nie patrzy na mnie. Dobra, czy to już jest wszystko? Czy też mogę przejść dalej? Chyba mogę, idziemy. Na, 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 na. O, jest obraz, właśnie. Myślałem, że tam go znajdę, a znalazłem go tutaj.
Dobra, jakieś topienie. Topienie. I co? O. To przypadkiem mi scenę nie pokażę? Tak, właśnie tak to wygląda. Jakiś backstage teraz widzimy. Wejdźmy tam. O, jest to dziwne. Zobaczmy, co się kryje w trumnie. Jakiś kurde wampir pewnie. Okej. Ta lotarka daje tyle co nic. Jeszcze chcę zobaczyć z tamtej strony. O właśnie, jakaś lina. Korzystna, to nie lina, to po prostu dziura w ścianie, z którą leci ktoś. Dobra, idziemy dalej. O, wychodzimy na zewnątrz. Zbyt pięknie wyglądało, co? Teraz to wygląda zupełnie inaczej. A zajrzymy teraz do tej trumny. Czy coś się w niej zmieniło? No szkurde, to sterowanie. Przypadkiem tutaj nie spadł ten chłopak? Ten brat? Tak, dokładnie. To jest to samo miejsce. O. Hey, Brad. What are you? Hey, what's wrong? What are you doing? Wow. Stop it! What the fuck? Hey! Tego gościa opętało, nie? Co tu się dzieje? Oni zaraz sami się pozabijają. No no. Ten mostek wygląda mega pewnie. I duszenie będzie za moment. Ktoś jeszcze za nimi idzie, co? Ona ma zwid, jakby była w tym wojennym okręcie. Nie, to był samolot. Jak już trup, a zgarnijmy ten pierścioneczek. Oh.
Kurde, nie wiem co zrobić teraz. On już ma takie haluny, że to nawet po grzybkach kurde takich nie ma. A to ten był. Jeszcze ten drugi. Jak on wygląda? Zobaczcie, bym nie wziął tego noża, to by go tu pewnie nie było. Chciałem się uzbroić, a uzbroiłem wrogów. Co, na swojemu facetowi to pod nogi daje? Ja pierdzielę. Jak to kurde robią. Panika Gaming, nie? Mogłem przeskoczyć. Dobra, uciekamy. Zamknij te drzwi. Czemu nie zamykają tych drzwi? No, ja pierdzielę. Ten będzie świerciowy i gonić. Nie, ten przycisk. Kurde, nie. Oh, Fliss! Oh, thank God. Yeah, it's me. Come on, let's go. Jesus! We gotta get somewhere safe. Ty, nacisnąłem nie to, co trzeba, on go zamknął. Gra w końcu chyba chce mi oddać to, co wtedy spieprzyłem. Chociaż w sumie jednocześnie nacisnąłem A i S. Już pokazało, że źle, ale zrobiło dobrze. Koniec końców. No dobrze, moi drodzy. Czy jesteśmy dobrze? Myślę... Tak, myślę, że będziemy dobrze tutaj. No, sporo się działo w tych ostatnich odcinkach. To co, wizyta u tego autora? Tak jest. Oh, hello. Things appear to have taken a turn towards the spiritual, wouldn't you say? To jego fryzurka nie ulizana. Muzyczka. Have you figured out what's going on? How to stop it? How to save the lives of your poor, unfortunate stowaways?
You will, I hope. Although it seems the ship's previous occupants never managed to. Quite a lot of deaths that night. Let me help you out. Give you a little hint. A weźmy. Well then, how can I put this? There may be forces at play here that are more scientific and even some that are more political, you know? Less supernatural. Perhaps you've started to realize something. That everything and everyone may not be quite what they appear to be. No, ty. I hope that helps. Magiku, ty iluzjonista, ty. Well, aren't you excited to find out what your poor unfortunates are making of all this and how you might avoid any more unnecessary tragedy? Go on, back to it. Speak soon. Dobrze, moi drodzy, kończymy tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego dnia dla wszystkich. Na razie, pa pa.